Witam serdecznie na kanale Stalnysa TV. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Mateuszem Biernatem, rozgrywającym Stalinysy. Mateusz, pozostajesz w Nysie. Witam cię serdecznie po raz drugi. Co spowodowało, że zostajesz, że się czujesz niedosyt po poprzednim sezonie? No na pewno czujemy ogromny niedosyt. Nie udało nam się spełnić celów naszych i kibiców w poprzednim sezonie. Przyjechaliśmy, przynajmniej ja osobiście przyjechałem z ogromnym głodem gry i walki, z młody zespół i myślę, że to co skleił trener w tym sezonie po prostu wydaje mi się, że damy radę i będziemy jako młodzi ludzie walczyć na boisku i z takim nastawieniem przyjechałem w tym sezonie do Nysy. No właśnie, jak wrażenia po wczorajszym pierwszym spotkaniu? Odbył się już pierwszy trening, poznałeś nowych kolegów, porozmawialiście z trenerem, jak to wyglądało? Jak oceniasz sytuację na dzień dzisiejszy klubu? Znaczy się, trening nie był siatkarski, oczywiście dopiero zaczynamy, wchodzimy w lekkie przygotowania. Graliśmy w piłkę nożną wczoraj. Myślę, że zespół wygląda fajnie i tak jak już powiedziałem, chłopaków większość znałem wcześniej, gdzieś tam graliśmy ze sobą, to są praktycznie ludzie w moim wieku, więc tam nie trzeba było się za bardzo poznawać i myślę, że będzie to dobrze wyglądało w tym sezonie. No właśnie, myślisz, że ta zła pasa z poprzedniego sezonu opuści w tym sezonie już stali, już tego nie będzie przykrego doświadczenia, które miało miejsce w tamtym sezonie? Mam nadzieję, że nie. Tak jak powiedziałem, jest młody zespół i ma ogromną chęć walki i myślę, że trener Wójcik jeszcze nam pomoże i że będziemy grali i robili dobry wynik. No właśnie, o co będziecie walczyć jako drużyna? Myślę, że cele jest taki, żeby wejść do ósemki i żeby nie musieć walczyć o baraże w drugiej lidze, jakiś tam spadek, o tym nie chcemy w ogóle myśleć. Jak będzie miejsce 1-4, to będzie myślę, że bardzo, bardzo duży sukces tego zespołu. Okej, okay, teraz mam takie pytanie odnośnie twojego charakteru gry, bo oglądając ciebie z trybun można zauważyć, że niby jesteś taki spokojny, opanowany, ale już jak bierzesz piłkę, no to jest taka jakby w tobie agresja i jesteś taki stanowczy. Określiłbyś tak swój sposób, swój styl grania? Myślę, że na ogół tak, jestem spokojnym człowiekiem i troszkę się zmieniam, jak wchodzę na boisko. Gdzieś już to ktoś mi zadał to pytanie, czy jakieś tam dwa oblicza mam. Ja bym tego tak nie określił. Wydaje mi się, że trzeba być stanowczym na boisku, trzeba gdzieś tam komuś coś powiedzieć twardego w takich sytuacjach podbramkowych i każdy to rozumie i od tego jakby rozgrywający jest. Ja nie chciałem, znaczy nie robiłem tego w zeszłym sezonie, bo oczywiście byłem najmłodszy w zespole. Teraz też tego nie będę robił, ale w latach młodszych tak, to prawda, że byłem takim zawodnikiem, że potrafiłem krzyknąć na kogoś na boisku i ktoś nie miał do mnie pretensji, ktoś też na mnie krzyczał, ktoś mnie też musiał po prostu gdzieś tam przywrócić w pewnych momentach do pionu i ja też nie miałem do niego jakichś tam roszczeń, czy no tak po prostu musi być. Jak podoba ci się w Nysie? Klimat panujący w mieście. Jak się tutaj ogólnie czujesz? Jak ludzie cię traktują? Rozpoznają cię na ulicy jako siatkarza? Czasami zdarzało mi się, że rozpoznawali mnie na ulicy, chociaż nie miałem zbyt wiele okazji, bo nie wychodziliśmy na miasto z tych i tamtych powodów. Nie chcieliśmy się po prostu narażać. A w Nysie czuję się, jak jest taka piękna pogoda, czuję się wspaniale. Jest bardzo, bardzo fajne miejsca w Nysie są i myślę, że jak jest cieplej, to jest tutaj dużo lepiej niż w zimę. No to jej pogoda jak na razie sprzyja, także jest okazja, aby się cieszyć tą Nysą. Tak na koniec, jakie po poprzednim sezonie kibice zostawili wrażenie po sobie? Jak ci się podoba ogólnie doping, kibice w Nysie? Pierwszy raz w ogóle już spotkałem się z takim dopingiem na meczach. Atmosfera według mnie była wspaniała. Potrafiła wznieść, przynajmniej ja mówię o sobie, wznieść mnie na jakieś tam wyższe piętro grania. Poczuć tą taką fajną atmosferę. Hala jest specyficzna, to się niesie w tej hali. No wiadomo, nazywamy to Nyskim Kotłem.
Kibice na pewno nam pomagali przez cały sezon, więc mam nadzieję, że to się po prostu utrzyma, że kibiców nie zrazi to, że tak było w zeszłym sezonie, jak było, bo większość w tym klubie się zmieniła i mam nadzieję, że wyjdzie to klubowi na lepsze i że kibice też będą dopisywali obecnością na meczach i tego bym właśnie życzył temu klubowi w tym sezonie. No to ja też dołączam się do tego, co powiedziałeś, do tych życzeń. Mateusz, no tobie również życzę przede wszystkim zdrowia, bo jak będzie zdrowie, to już wtedy będzie wszystko możliwe do zrealizowania. No i dziękuję ci za rozmowę, no i powodzenia na treningach. Dziękuję, a ja jeszcze chciałem pozdrowić Mateusza Nożewskiego. Machamy. A to pozdrawiamy, też kiedyś porozmawiamy sobie. No dzięki. Dziękuję bardzo.